tak naprawdę wymyślenie czegoś takiego, jeśli komuś zajmie więcej niż kwadrat, to znaczy, że ma twój dzień. Jest bardzo elastycznie, bo no, ramowo jest to projektowane, ale będzie to napisane, kurde. Kiedy mamy coś bardzo elastycznego i ramowego, no to trudno wymyślić jakiś klocek. Tutaj jakieś takie miękkie struktury, które reagują na jakieś wiatry i tak dalej. Generalnie chodzi o to, żeby nie opierać się jakąś twardą strukturą przed wywalaniem jakichś poszczególnych elementów, które sypną wszystko w dół. To się nie opłaca. Dobrze się bawić do tego, że prowadzenie sesji to nie jest sprawdzanie, czy wszystko zrobiłeś, co chwilę ze scenariusza, a wkurzanie się, jak coś pominąłeś. Ja wiem, że jedną z najgorszych moich sesji ever to była sesja Warhammera, kiedy prowadziłem Kaszma pod trzema pudami, czy coś takiego, nie wiem, czy znacie ten scenariusz. On jest, był w pierwszej edycji, był w drugiej, i to jest taka przygoda, która toczy się przez jedną noc w karczmie, przy której zatrzymują się bohaterowie. I tam w tej karczmie są 4 czy 5 stronnic, czy coś takiego, które mają jakieś swoje indywidualne cele. I ja przeczytałem, że to jest tak wspaniałe, bo to wygląda jak Ocean's Eleven. Po prostu tam ktoś wychodzi, jak 5 minut później ktoś schodzi do tej samej sali, nie wiadomo co się dzieje. Jest to strasznie skomplikowane, ale kiedy opowiadamy film, w którym mamy kontrolę od początku do końca, możemy dublować, montować i tak dalej, okej. Ale kiedy przychodzimy do grania, to tak naprawdę to się nie sprawdza. Znaczy, no mnie się nie sprawdziło i nie znam nikogo, kto by to poprawił super. Może się zdarza, okej. Są ludzie, którzy są komputerami i są w stanie zapamiętać na jedną sesję 20 minutowych godzin i prowadzić zegarkiem na ręku. No ja nie potrafię i proponuję takie rozwiązanie, żeby podchodzić do tego spokojnie. I też kiedy wasz scenariusz mieści się na jednej stronie A4 z paroma punktami, nie macie bólu, żeby coś zmienić w toku. No bo to nie stwarza, nie jest dla was jakiś ambicjonalny, kiedy nie spędziliście nad tym miesiąca. Bo generalnie upór rośnie z każdą kolejną stroną. I teraz parę przykładów. Jeśli bohaterowie chcą wydostać się z więzienia, wśród zastępnika więziennego, którego wcześniej opracowałeś. No to jest oczywiste. Na kolejnym etapie wiesz, jak się zachować, dlatego że to jest swój bohater niezależny. Opisałeś go kilkoma przymiotnikami, wiesz, że jest garbaty, nie wymawia R i strasznie pluje. I to sprawia, że nawet jeśli słabo odgrywasz, ale za każdym razem podkreśla, że on się zapluwa, to on jest kolorowy i bohaterowie dlaczego zapamiętają. I kolejny atut jest taki, że jak za miesiąc trafia do więzienia tego samego i spotykam tego samego strażnika więziennego, to on się na nich szyderczo uśmiechnie i haha, to wy. O tym mówił Garnek na warsztatach przed chwilą i ja to szybko wrzucę do swojego, oczywiście kredytując się do jego pomysłu, że kiedy on musi wrzucić dowolnego bohatera niezależnego, bo akurat jest mu potrzebny, nagle zapomniał wymyślić kartmarza, to on zawsze bierze bohatera z poprzednich przygód, który w ogóle nie był kartmarzem, ale teoretycznie parę tygodni później mógłby być i wrzuca tego samego gościa. Dlaczego? Po pierwsze, to dodaje kolejny kontekst, bo ten bohater ma jakieś nastawienie do bohaterów, bohaterów graczy. On albo ich nienawidzi, albo jest im winien przysługę, albo oni są winni jemu przysługę, albo mają jakąś taką szorstką przyjaźń z przeszłości. To po pierwsze jest łatwe, bo masz wymyślonego tego bohatera, już raz nim grałeś. Dwa, bohater, gracze myślą, o kurde, ale to zawodnik się wymyślił. Bo tak naprawdę jakieś takie przemyślane struktury to jest takie zarzucanie iluzji, tylko która tak naprawdę w ogóle nie była przemyślana, ale logika gracza dąży do tego, żeby obczaić, jak on to fajnie wymyślił. I poza tym macie gotowca. A po trzecie, oni nie wezmą go wtedy nożem i nie posiekają, tylko chociaż chwilę z nim porozmawiają, bo się okazuje, że się wygadają z tego i będzie jakoś dużo bardziej kolorowo. A poza tym oni poczują się, że te wydarzenia, które ich bohaterowie przeżywali sesję wcześniej, miały jakieś znaczenie albo przełożenie na kolejne części. Na przykład z realizacją scenariuszy takich dłuższych, które na przykład są bardzo długim wyścigiem, 80 mil dookoła świata, dobrze jest założyć, że sukces na każdej, że te bohaterowie muszą wygrać dwa z tych finałów, żeby być pierwsi na mecie. To wtedy jeszcze mają mikromotywację w toku gry, żeby jeszcze coś osiągać, to jest szersze, sensowniejsze i w ogóle wspaniałe. Bohaterowie próbują odszukać alchemika, najpierw wpada w Palacu Świeckiego, to jest to, o czym już mówiłem, ale chodzi o to, że to dokładnie na tej zasadzie działa, żeby wtedy, kiedy oni osiągną jakieś sukcesy, przybliżą się, to wtedy możecie regulować, czy chcecie, żeby oni faktycznie za chwilę już weszli do tej pracowni, czy chcecie, żeby tak nie było. Jeśli nie chcecie, żeby tak było, to wrzucacie tego strażnika miejskiego i znowu gracz myśli, ale o to zapaliście wymyślił, wy regulujecie dokładnie czas, macie bohatera, którego bardzo łatwo wam umieścić, bo to jest taki klocek, który po prostu suwacie pomiędzy dwa rozsunięte. I jedziecie dalej. Znowu wiesz, jak się zachowa, bo masz opracowany jego charakter, masz te kilka przemiotników, które go opisują. To sprawia, że tak naprawdę zamienia się na chwilę w gracza, który ma wymyśloną tą swoją postać i wiesz, jak on się zachowuje. A że jest myślący, to taki bardziej namotać, no bo rzucanie się z nożem nie zawsze skutkuje. Kiedy bohaterowie wpadają w tarapaty, to jest całkiem ważne.
Dlatego, że jedną ze skaz mistrzów gry, którzy prowadzą scenariusze kryminalne, jest to, że zakładają, że gracze będą rozwiązywać zagadki, które oni stawiają. Jak często się to udaje? No, nie nigdy. Bohaterowie, znaczy gracze nie są postaciami, znaczy ich postaci nie są postaciami filmu kryminalnego. W filmie kryminalnym Sherlock Holmes akurat zawsze wdepnie tę blankę farby, która no, coś go naprowadzi. Zawsze akurat tydzień wcześniej od Frankfurterkę w jakimś innym mieście, której kawałek ogryzek znalazł na scenie, w miejscu zbrodni i tak dalej. No, nie jesteśmy w stanie tego zrobić na sesji. Trzeba się jakby odżegnać od dokładnego kopiowania gatunków z filmu. I to nie tylko dlatego, ale też dlatego, że na przykład filmy zazwyczaj mają jednego bohatera, a może czterech bohaterów, z których każdy jest tak samo główny, także trzeba się jakby od tego odżegnać. I kiedy bohaterowie wpadają w tarapaty, czyli na przykład nie wiedzą gdzie iść. Bo na przykład ustali w zagadce kryminalnej, która wydawała wam się całkiem prosta. Albo są po prostu w dupie, bo zaraz ktoś zabije. Albo są jakiekolwiek inne problemy. To albo kiedyś się dopracowali scenarii, tak jak to napisałem tutaj, ale równie dobrze może wziąć jednego z poprzednich bohaterów, który wyciągnie ich za uszy z tego bagna. Zaraz chyba jeszcze będę do tego przykład. Przykład. Wpada się w zaułek strony miejskiej z kilkakrotnie zabawi. Wcześniej opracowałem wioskę tych bezdomnych w kanałach, to ich miasto. Ja nie wymyślałem zupełnie, nie myśląc o tym, że może znaleźć taka sytuacja. Ale ona przychodzi, oni są w ciemnym, no już tak im nie wyszło, nie powiem szczerze, nie wyszły im żółty, jeden koleś nagle ich rozsiekał, nigdy nie można tego przewidzieć, a nie jestem zwolennikiem oszukiwania na szczęście. Dlatego rzucasz im coś, co ich uratuje. I akurat z zaoferowanym studniem wychyla się jakiś tam gość. Po pierwsze funduje wam to kolejne jakieś pomysły na sceny. Daje stowarzyszenie, które może być albo po ich stronie, albo przeciwko nim. Może być śmieszne, mogą się pośmiać z tego, co tam czuje przez diastemę, albo cokolwiek innego. W każdym razie funkcjonalnie to działa. Kiedy utkną, dajemy teren, który coś tam. Na przykład mogą rozpoznać kogoś, kogo widzieli w otoczeniu Artemika. Bo kamerowie nie wiedzą, gdzie iść. Daliście im jakieś wskazówki, które doprowadziły ich donikąd, utknęli, nie wiedzą co robić. Pa-bam! Akurat, o, jest ten karzeł, który był z nim wtedy, kiedy strzelał we mnie z tego strzału z dmuchawki. No, wspaniale. Pokonany przeciwnik może też mieć informacje na temat kryjówki Archenika. To jest mechanizm, który w Wolfsburgu jest wyartykułowany per se, ale można go wprowadzić do każdej gry. Wystarczy założyć, że wygrana z tym przeciwnikiem daje jakiś skutek. To znaczy nie jest tylko przekroczenie kolejnego płotka na drodze do mety, tylko jest funkcjonalnym elementem fabularnym. To znaczy daje bohaterom kolejnego kopa w dobrą stronę. Przykład. Kiedy nie wiedzą gdzie iść, to może wpadnie na ich trop ten strażnik miejski z początku, który ich ściga i on akurat coś wie. Kiedy oni go przycisną, to on im to powie. Tak jest z pokonywaniem każdej przeciwności. Na przykład kiedy bohaterowie w międzyczasie włamują się do jakiegoś domu, jakiegoś bogacza, to może na przykład spotkają go, nie najgorzej im flagranti, i jeszcze wycisną z niego jakieś kolejne informacje. Chodzi o to, żeby kolejne elementy dawały jakieś profity oprócz zwykłego pokonania trudności, przybliżenia się o te kilka procent do mety. To po pierwsze jest ciekawe fabularnie, bo tak naprawdę łatwo wymyślić zawsze taki side effect, a po drugie wyciągają bohaterów z tarapatów. Dobrze, mówimy o improwizacji i o tym, że trzeba opracować narzędzia. No te wszystkie składniki, o których przed chwilą powiedziałem, to są rzeczy, które moim zdaniem w zupełności wystarczą do tego, żeby móc improwizować, nie bojąc się, że wylądujemy tarapatem. Ten podmiot chyba jest bardzo zrozumiały. Nie wiem jak wy, ale ja generalnie nie lubię prowadzić tak, że mam checkboxy i tylko wstawiam fajeczki tam, gdzie coś już się stało i patrzę, czy wszystko idzie po kolei, tylko wolę się bawić. To znaczy, wolę układać te historie na bieżąco. Tak samo jak gracze przychodzą na sesję i reagują na to, co się dzieje, to ja chcę robić to samo. I dlatego takie konstruowanie scenariusza moim zdaniem po prostu daje więcej frajdy, no bo to przestaje być pisanie wypracowania naturalnego pod klucz, tylko jest żywą zabawą, która nie nudzi się zaraz po tym, jak postawimy ostatnią kropkę scenariuszu. Bo jak postawimy kropkę scenariuszową, my tylko stresujemy, czy się nic nie sypnie. Nie daj Boże, jak na 40 stron włożyliśmy w niego pół roku pracy, no wtedy już jest strasznie szkoda. A tutaj bawimy się w trakcie, a nawet jeśli coś nie wyjdzie, to nie mamy do siebie aż takiego wielkiego żalu. Plusy organicznego scenariusza, jak to nazwałem. Railroad, czyli prowadzenie graczy za rączkę, to jest taka trochę hamowa. Znaczy, niektórzy to robią i się świetnie przy tym bawią, ale ja uważam, że to jest takie trochę oszukiwanie i dlatego wolę mieć założony jakiś tam finał, do którego tych graczy wprowadzę, ale kiedy konstruuję grę w taki sposób jak to oni bardziej mają wrażenie, że bohaterowie żyją w jakimś świecie, dlatego nazywam to organicznym scenariuszem, dlatego że ten świat żyje i reaguje na to, co oni robią. Wtedy znika wrażenie oszukania,
znika wrażenie, a jak poszlibyśmy w lewo, to też by był tam smok albo czegoś takiego. No bo to są bohaterowie, którzy tak samo jak w świecie. Może być tak, że wyjdę tutaj na ulicę i spotkam kumpla, który się okaże, że jestem mu coś winien, no bo mogę w ciągu 15 na ulicy plątać się w niesamowite tarapaty. I to jest bardzo realistyczne tak naprawdę, bo to nie jest prowadzenie gra na zeroczkę, tylko wpuszczenie jego bohatera do świata, który żyje. To już dawno było lansowane przy okazji takich gigantycznych, jakichś wielkich settingów przygodowych, ale tak naprawdę to gracze zawsze eksplorują 5% tego, więc nie ma co się nadawać. Logika graczy spaja elementy historii. To jest to, o czym powiedziałem wcześniej. Nie wiem, skąd to się bierze. Ale gracze mają potrzebę uzupełniania luk, których ty nie powiesz, i wtedy, kiedy oni odkryją je sami i połączą te elementy, to czują jeszcze większą fajdę, niż gdybyś to wyartykułował. To znaczy, jeśli wprowadzisz nawet rozwinę to, bo jednym z dobrych elementów prowadzenia, a raczej wyciągania konsekwencji na kolejne przygody, jest słuchanie tego, co mówią gracze. Na przykład, jakaś zagadka wymaga zdiagnozowania, kim jest dla nich jakaś postać. Czy jest wrogiem, czy jest przyjacielem, czy jest im obojętna, ale może być pozyskana, czy coś takiego. Ty masz w głowie założone jakąś tam opcję na tę sytuację, ale jeśli posłuchacie tego, co oni wam powiedzą, to się przyda potem. Może się okazać, że oni podsunęli jakiś wspaniały pomysł, który za chwilę później świetnie pasuje się do okoliczności. Ale generalnie w tej logice graczy to chodzi o to, że kiedy wy skonstruujecie scenariusz w taki sposób, to gracze sami sobie dopowiedzą, dlaczego akurat w tym momencie to ustawienie na nie wpadło, bo sobie skojarzą, że ty wymyśliłeś, że oni się pokażą na targu i tam zobaczy, będzie ich śledził przez pół sesji. Albo po prostu poukładają sobie te klocki. To znaczy, kładziesz płytki, a oni padą w fugi. Najprostszej sytuacji. To, że możesz regulować trudność, to jest też regulowanie czasu. To znaczy wtedy, kiedy scenariusz jest modularny, to dodajesz kostkę trudności wtedy, kiedy jest za łatwo, wtedy, kiedy idzie za szybko, to dorzucasz coś czasochłonnego i dodajesz na przykład wątek poboczny. To sprawia, że nie wiem jak wy. Ja często tak, że jak prowadzę, to nagle się okazuje, że sesja mi się skończyła w 2 godziny, a umieliśmy się na 4. Bo jakoś coś źle policzę i tak dalej, ale zawsze mam gotowe jakieś takie wątki. Na przykład tych bohaterów niezależnych, których wprowadzam po to, żeby to popchnąć wtedy, żeby to przedłużyć. To też tak jak mówię, bo tak naprawdę chodzi, żeby opowiedzieć tę historię, ale z drugiej strony fajnie jest się powiedzieć dłużej, a logika graczy i tak zaleje te wszystkie luki, które powstaną w dobrych momentach. Bo gracze mają jeśli nie są hamami, to mają przemożną chęć, żeby to wszystko się kleiło. Są odbiorcami, tak samo działają książki, które też nie mówią wszystkiego, albo komiksy, gdzie zupełnie się to co dzieje między kadrami. Bohaterowie. To zrobię troszkę w skrócie, bo o co chodzi? Tutaj koncentruję się na przygotowywaniu bohaterów dla graczy. Znaczy dawaniu im gotowych bohaterów. To bardzo rzadko kto robi, zwłaszcza poza PMM-em. Tam to się opłaca, bo przychodzą do ciebie gracze, których nigdy już nie widziałeś i powiem, masz 4 godziny na zagranie sesji wraz z tłumaczeniem wszystkiego. Więc dobrze jest dać pregenerowane postaci. I jakie one mają wady i zalety? Po pierwsze są raczej na jedno strzały. To, co mówię, no nie daje się bohatera graczowi, który będzie. Nie tworzy się bohatera graczowi, który będzie z nim grał przez pół roku. No bo on chce stworzyć swoją postać, swoją się bawić. To jest raczej tak, jak chcemy zagrać jedną, dwie, może trzy sesje, to wtedy tworzymy bohatera postać. Są dla wszechstronnej, bo są tacy, którzy będą być tylko przedziami, nie wiem, czy to wynika, ale mają. Na sesje konwentowe i na pokrywie scenariuszu. To jest, wydaje mi się, całkiem jasne. Korzyści jest dużo więcej. Wpisujemy się w to, żeby motywować bohaterów do tego, żeby razem przemierzali dzikie odstępy niedostępnej północy. Motywujemy ich banalnie, bo możemy powiedzieć, że któryś ma jakąś nieuleczoną chorobę, którą ktoś może mu uleczyć. Możemy mu porwać siostrę już zanim on sobie do stołu. Możemy zrobić dużo różnych rzeczy, które łatwo popchną tych bohaterów do akcji. Tak zresztą działają bohaterowie filmowi, na pewno im przydarza się coś na początku, co ich pcha jakby do końca. I to robimy tutaj. Łatwo zróżnicować, bo to wtedy, kiedy mamy całą drużynę, która akurat jest w bractwie rycerskim i sobie grać mieczami, to dajemy jednemu kogoś innego, a drugiemu kapłankę szali, która będzie tylko leczyła wszystkich tam, później z drużynami. To jest najmniej istotne, prawda? Zapowiedź, żeby mówić konflikty w drużynie, w sprawach często fajnie się gra wtedy, kiedy konfliktujemy drużynę, o czym zaraz powiem. Tutaj najłatwiej to zrobić. No i oczywiście wzgląd na bardziej techniczny, czyli czas. To i samo teraz. No, moim zdaniem bohater składa się z tych kilku czynników, który jest najważniejszy? Nie wiem. Statystyki? No nie wiem. No nie, może motywacja. No tak, to przyjmijmy, roboczo. Rasa, choć profesja to oczywiste, kilka przymiotników. No moim zdaniem bohater składa się tak naprawdę z trzech przymiotników, bo cała reszta się zapomina.
Z takiego wychodzę założenie, tak samo tworzeni są bohaterowie książkowi, to znaczy ze świetną tutaj bohatera, które były opisane bardziej szczegółowo, a przynajmniej żebyście zapamiętali o nim więcej niż tyle. Tak naprawdę do tego się zamyka i to też się pamięta. Kiedy jest tak skoncentrowane, w tych trzech filmikach to wszystko działa wspaniale. Statystyki robimy na końcu, to zależy od systemu, nie chcę się zagłębiać, bo to jest za bardzo uzależnione od poszczególnych gier, natomiast koncentrujemy się na motywach. I motywacja może przyjmować dwie podstawowe konstrukcje. Pierwszy jest taki. Ten zagadkowy graf opowiada o trzech bohaterach, którzy muszą zrealizować cel pośredni, żeby on rzutował na realizację celu ich celów prywatnych. To znaczy, bohaterowie chcą zdobyć magiczny kamień po to, żeby jedynka wskrzesić swoją na przykład umarłą żonę. Dwójka, bo jest owładnięty szaleństwem pokonania jakiegoś przeciwnika, który ciągle mu się wymyka. Dlatego on potrzebuje tego diamentu, żeby pokonać tego przeciwnika. Trójka ma jeszcze inny powód, bo na przykład jest ogarnięty źródło bogactwa. W ten sposób konstruowałem sesję eliminacyjną na MMA. Ona opowiada o trzech wielorybnikach, których połyka wielki wieloryb. W jego środku znajdują osady osób połkniętych przez lata przez tego gigantycznego wieloryba. I co? Pierwszy gracz trafił tam i odnalazł swojego syna, którego stracił wiele lat wcześniej, którego teraz porwały takie szlamowce, czyli powiedzmy jakiś mechanizm obrony tego wieloryba, coś takiego. I co go pcha? Czyli on chce dotrzeć do szczytu wieloryba, po to, żeby uratować swojego syna. Drugi bohater chciał znaleźć skarb, do którego prowadziła macha i umieszczała w wieloryby, więc też musiał przeszukiwać tego wieloryba i wszystko to wskazywało na to, że musi dojść w to samo miejsce. Trzeci bohater miał motywację, chciał zabić tego wieloryba, a serce wieloryba znajdowało się w tym samym miejscu. Znaczy, wszyscy musieli dotrzeć do szczytu wieloryba, tam u wielotu, tam są trakcje z kartu, żeby zrealizować swoje, i potem się mogło rozejść. To jest bez znaczenia, to jest jednostka. To jest pierwsza taka konstrukcja, która zakłada taką współmierność jakby tych motywacji. Druga rzecz to jest konstrukcja konfliktowa, to znaczy dajemy bohaterom wspólny cel, na przykład muszą zdobyć jakiś przedmiot, który w momencie kulminacyjnym okaże się, że każdemu potrzebny jest do czegoś zupełnie przeciwnego. Trochę tak działa ta gra Deadly Secrets, tak się nazywa? W każdym razie chodzi o to, że w momencie finałowym bohaterowie zaczynają wyrywać sobie ten przedmiot, żeby osiągnąć jakiś sukces. To jest metoda, którą zastosowałem i w półfinałowej, i w finałowej, na przykład to jest bardzo proste, bo kiedy wymyśla się kilka początkowych scen, a potem bohaterowie mają sprzeczne motywacje, to strasznie ich napędza, bo chcą tego drugiego po przeciwległej stronie stołu zrobić w konia, więc zaczynają się między sobą konfliktować, to się samo napędza, to tylko reagujesz, dasz sobie i pijesz wodę, jak oni się między sobą kłócą i napadają. To też jest znowu tylko na jedno strzały, bo są dostajemy wynikanie tak niewielkiej stanie postaciami. Białe plamy wypełniają gracze. To zasadniczo chodzi o to, żeby bohaterów opisywać podobnie ramowo, jak opisywać się scenariusz. To znaczy zakładać, że oni sobie wpiszą w luki dodatkowe informacje. Ja zrobiłem tak, że oni dostali karty, na której były wszystkie informacje, które były potrzebne, żeby ich motywować, ale wszystko inne dopisali sami, to, że ktoś tam idzie, ma ktoś Francuzem. Zupełnie mi to nie obchodziło. Tak naprawdę dla nich było ważne, żeby ten bohater był ładnie spersonalizowany. Ja nawet zaleciłem, żeby pisali narodowość, tam coś tam. Ja nie skupiłem na motywacji. Akurat w sesji półfinałowej to były motywacje takie polityczne. Co zrobić ze społecznością, nad którą przejmiemy całkowitą władzę. Czy wystawiać się jakby u szczytu tej struktury, czy właśnie jakoś tak poziomo rozładowywać. No w każdym razie chodzi o to, żeby gracze mogli wypełnić te elementy i zrobić te postaci swoimi. Zwalanie roboty na gracz. To jest trzeci punkt, o którym chcę powiedzieć, już bardzo skrótowo. To zasadniczo chodzi o to, żeby ekonomicznie podejść do swojego prowadzenia, bo kiedy my mówimy 90% rzeczy na scenie, to się zmęczymy, ale kiedy damy graczom sygnał, że to co oni powiedzą rzutuje na to, co się dzieje, to nas odciąga. To badanie proste, co dobrze pokazują tutaj Indie, niektóre, które przekazują narrację do różnych graczy, że dużo łatwiej się gra, dużo więcej się dzieje, dlatego że wszystkie kreatywności są wykorzystane. W tradycyjnym modelu grania kreatywność gracza jest uśpiona, to znaczy nie wpływa na ubogacanie fabuły. A jeśli pozwolimy mu to robić, to będzie się działo 100 razy więcej. To robimy po to, żeby gracz był zadowolony, bo gracz jest zadowolony, jak jego wybory wpływają na to, co się dzieje. A po drugie dlatego, żeby nam było lżej. Kluczową zasadą jest to, żeby słuchać pomysłów graczy. Znaczy, jeśli gracze wymyślą coś, co jest sprzeczne z tym, co my założyliśmy, to nie powinniśmy się z tym upierać, dopóki to jest logiczne, mieści się w realiach i popchnie grę do przodu, a nie zupełnie ją zniszczy. Na przykład, jeśli gracz, to wracamy do tej sytuacji więziennej z samego początku.
Jeśli pytasz, to jest okno, ale myśliście, że oni muszą gadać z tym strażnikiem, to niech będzie to okno i niech on przepiłuje te kraty, tak jak ma na to wspaniały pomysł. A jeśli dalej chcecie wykazać swojego strażnika, to powiedzcie mu, że on jest za oknem. Wychodzą i głubię sobie w nosie, bo akurat wyszedł na przerwę. Czyli on zrobił swoje, osiągnął, zbliżył się troszkę i myśli, że wymyśliliście tego strażnika pod oknem dużo wcześniej. Że jakby domyśliliście się, co on zrobi i tak to umieściliście. Bo to jest takie konsekwentne, no przecież ten strażnik mógł sobie wyjść na przerwę. I dalej wykorzystujecie swojego bohatera, który wam się strasznie podoba. Gracz sam organizuje scenę, czyli ją zamawia poniekąd. Wy nie wymyśliliście, że może się przygoda toczyć na dachu, ale tutaj akurat ona się przenosi na ten dach, bo on wychodzi na niego przez okno. Czyli zamówił wam scenę, tak? Od razu stwarza milion możliwości. Tam mogło być robiąc kupę gołębia albo cokolwiek innego. Ma satysfakcję, że to zadziałało, co on powiedział, bo on tak jakby wszedł na chwilę w rolę reżysera i zorganizował tę scenę, która tam się rozgrywa. A dla odważniejszych i bardziej leniwych, bardzo skrótowo jest mechanika Fate, w której występują punkty Fate. To jest taka mechanika, która pozwala rozdać graczom żetony, którymi oni płacą za wprowadzanie faktów do fabuły. To znaczy mają taki żeton, kładą go na stole, ty mówisz co, oni mówią, że to w tym załogu jest drabina, która wiedzie na dach, ty mówisz ok, grasz ten punkt. To jest dla nich wymierna korzyść, bo ich bohater umyka przed zagrożeniem. Dla ciebie to jest dodatkowy element fabuły, czyli dodatkowe wydarzenie. Całe wydarzenie się stąd bierze. Wszyscy są zadowoleni. Ty musisz robić 10 razy mniej, a kiedy kreatywnie pomyślisz nad każdą rzeczą, którą powiegrać, od razu dodajesz kolejny element do swojej historii. I to jest całkiem fajne. To moja dostępna instrukcja na temat tego, jak wygrać puchar mistrzowistów. To jest dużo spać, jeść odpowiednio niskotłuszczowe i niskowęglowodanowe posiłki, kupić sobie 2 litry bałwanka, 2 litry Tigera, nauczyć się nie spać i nie przejmować się specjalnie ewentualną przegraną. To wszystko. Jeśli to wszystko przede mnie produkuje.